Hej, cześć, witajcie ludziska, witam was ponownie w najgorszych modyfikacjach do Half-Life'a i Half-Life'a 2. Dzisiaj zaczynamy kolejną nową przygodę, kolejną nową kampanię. Będziemy sobie grać w Claner Life, czyli kontynuację Gordon Freakman. Szczerze nie wiem, co powiedzieć o tej modyfikacji. Obejrzałem ją tylko raz gdzieś na YouTubie, to był 10-minutowy filmik, ale postanowiłem przejść całą kampanię, więc mam nadzieję, że jakoś będziemy się dzisiaj fajnie bawić. Ogółem nie wiem, ile cała ta kampania trwa, czy to starczy na jeden odcinek, czy na dwa, czy na 10. Jak zwykle tego nie wiem oczywiście. Tak więc przyciszyłem troszkę gierkę na sam start i nie obiecuję, że zawsze audio będzie super wyrównane, jeżeli chodzi o głośność, czy będzie za głośno, czy będzie za cicho. Jednak jestem przyzwyczajony do tego, żeby troszkę przyciszyć tę gierkę. Select the fiddlesticks or these options, then click play. Two terals first. Okej, okay, to chyba jest to znowu jakiś tutorial na sam start. Boże, ten loading screen. Training course. Welcome to Claner Life Combat Training. Remember if you miss... okej. Okay. Do przodu to do przodu, spoczko. Kicking. Jeden. Kick to everything. Jak się kopię? Okej. Ale ja wciąż nie wiem, jak się kopię. Czy tutaj są jakieś takie klawisze? Kick. To jest pod G. Czy coś jest pod Q? Chyba? Last weapon. Dobra, to mogę sobie to pod Q dać po prostu. Hops. Kick. Kick. Kicking. 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 Kicking, okej. Okay. What the fuck? Co? Czy ja naprawdę obrywam? Czy ja umrę? Wiecie co? Troszkę bardziej to przyciszę. Powiedzmy dotąd. Nie chcę, żeby to było naprawdę za głośne. Kick, kick, dobra. Podstawy jakieś chyba znamy. Tego kolesia, jak zgaduję, mam kop... Pnąć, jej! Czy to był cały tutorial? Proszę powiedzcie, że to był cały tutorial. Że już wszystko umiem w tej grze. O tak! Retrospekcja! Previously on Gordon Freakman. A już nie pamiętam, co się tam działo. To był trzyodcinkowy chyba... Trzyodcinkowa kampania. Wybuch, no tak! Wielki wybuch całego świata. I co tutaj się wydarzyło w tym wybuchu? Ktoś tam przeżył? Ktoś był w środku? Boże, jakie to jest mroczne. What the f... O Jezu, czy ja wtedy tak latałem? Z tych wieżyczek? To chyba tutaj byłem? Ja chyba miałem jakąś taką broń, którą latałem. Boże, i znowu będzie za cicho, a później bym podgłośnie, znowu byłoby za głośno. Ha, 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 ha. Tak? No dobra, Claner jest tutaj. Jeżeli nie wiecie, to jest doktor Claner. Moje oczy. Okej, muszę stąd iść. I tyle. No, wrzydywanie, super. Kaczenka była fajna. Gordon Freakman, Claner's Life. Jednak podgłośnie. Jednak troszkę podgłośnie. Przynajmniej nie muzykę, a grę. Samą w sobie. Zabijecie mnie ewentualnie. Ale, bo ja mam w jednej ścieżce audio, mikrofon i audio. Ale trudno, nie będę już tego zmieniał. Dobra. Dobra, jednak nie będę kopał w ścianę, bo to jest bez sensu. Okej, jesteśmy tutaj w komorze, gdzie są przetrzymywani Claynerzy i to jesteśmy chyba jednym z wielu. Wow, 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 wow. Dobra. To się otworzyło. Które się otworzy? No prawe pewnie, że. Fajnie schodzenie lewo-prawo, to jest taki lepszy niż w Half-Life'ie. O, ktoś sobie leży. W czym ty leżysz? Czemu to wypływa poza wannę, ta tekstura? Czy ty masz kran w ustach? Nie, nie masz kranu w ustach. Jakie piedactwo. Nie mogę go kopnąć, niestety. O! Co to było za dźwięk? O, Claner, siema! Nie podoba mi się to. Wow, 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 wow! Czy on tam wpadł do środka? A on zdechł. Co to? Co to? I nie podoba mi się to. Czy ja mogę tu skoczyć? Nie.
Mi się to nie podoba za nic! Ja nie chcę tu być. Wolę się... Nie chcę się odwracać, what the fuck? A tam też jest most taki. Trochę ciemno tu jest. Mogę to trochę jakoś jasność zwiększyć? Powiedzmy do maksa, żeby nie było. Ej, to jest... On się ruszył! Nie chcę iść. Czy to jest jakiś mroczny kosiarz? Porn Internet Exploder XXX Half-Life. On mnie zabije. Disconnected. Some asshole is talking on the phone. Porn exe. 666. To i tyle z rozmawiania. To jest kurwa creepy. Czy mogę tutaj coś porobić? No nic nie mogę porobić. On wybuchł. Ej, naprawdę, to jest na razie najmroczniejsza modyfikacja, jaka może być. Na razie się cykam jak nie wiem co. O! Te krzyki są straszne. Siema! O! Welcome to Vaporwave Environment Suit, VES. Sit up. Congratulations on choosing VES, the software that makes your life more powerful, reliable, manageable and entertaining. With VES, you can connect to the internet quickly and easily, and VES is even easier to use than Half-Suit, czyli ten z Half-Life'a. Setup will now install VES onto your life. To proceed, click continue. Ej, ja nie kliknąłem! Ej, what the fuck? What? Ja nie kliknąłem continue, chciałem cancel kliknąć. O Jezu, jaki jestem szybki! Czy ja coś mogę jeszcze robić, oprócz kopnięcia? To teraz co, ja mam się wrócić? Kicking. O, plansza się zmieniła. Powiedzmy, że pójdę tutaj. To była zła ścieżka. No dobra. O, siema strzałku, pokazuj mi, gdzie mam iść. Chyba dobrze poszedłem. Ale nie lubię tu łazić. To jest straszne, co to jest? Wow! Aha, dobra, to mam to włożyć tu, okej. Okay. Czy teraz winda zadziała? Tak, winda działa. Ale ja chcę już jakieś bajeczne klimaty, a nie jakieś takie mroczne. W ogóle ten pasek życia na dole po lewej, ta latarka, score. O, wczytywanie. Comic Sansem. Ale że po polsku jest, to jest śmieszne. No. O, dobra, działa. Nie wiem, co to jest tamto na dole po lewej. Czy to jakiś stan amunicji? Ja nie mam żadnych innych broni. Gdzie ja jestem? Dobra, już się czuję tu fajniej. Ja jestem w galaktyce jakiejś! Nie mogę go kopnąć. A szkoda. Tam jakaś planeta, znaczy obok nas w sumie. Tu kolejna planeta też w sumie koło nas. Co ty chcesz ode mnie? O, kadstrynka, nic nie mogę zrobić, patrzcie. Klik, 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 nic. Tak, to ja. Hej, siema. Zrobujesz mnie? A nie, uciekniesz, spoko, nie, okej. A ja mam za tobą pewnie biec. Co jak pójdę tędy? Czy coś tutaj znajdę? Wydaje mi się, że nie, że nic tu nie będzie. No dobra, to czołem żołnierze, wskakujemy? Jakie efekty specjalne. A ja spadłem w miasto chyba. I się zatrułem. Albo nie? Czy będzie wczytywanie już? We had to get TV, blok zeżarło, blok pop doiło. Nie mogę wejść. A nie mogę wejść, co to jest? What? Ej, to creepy tu trochę jest, ja wychodzę. Klik. Zamknij drzwi. Dobra, żołnierze, siema, o. Tam jeszcze ktoś stoi, siema żołnierze. O nie, ty skoczyłeś, popełniłeś samobójstwo. Ej, podgłośnij jeszcze. Głośniej z samej gry. No. Ej, coś tutaj muszę zrobić, jakiś quest? Gdzie mogę kopnąć? Kicking in fucking face. Okej. Okay. Mikrofalówka. Co mogę tym robić? Free TV, ej, dostałem darmową telewizję, jej. Jest super, chcę jakieś Nickelodeon czy Disney XD obejrzeć.
Siema, coś mogę z wami zrobić? Nie wiem. Oprócz kopnięcia? Ej, dostaję punkty na dole, patrzcie! Wow, double kill, patrzcie, double kill kolejny i tutaj... Kolejny double kill, udało się. Ej, super, dobra. Wydaje mi się, że tam muszę przejść. Więcej punktów! O, jednak nie będzie więcej punktów. Może wam mam darmową telewizję przynieść? Nie wiem. No tak, potęć sobie, aż cię nie kopnę. Ja nic nie mogę tobie zrobić, poważnie, ale fajnie jest się poobracać. Czy mogę to o Jezu, mogę to kopnąć. Ale fajne. Ale fajna zabawa. Może go doprowadzę gdzieś tam. A, to jest na lince, to nie. O! Ty gówniarzu ma... Co on zrobił? A, okej, okay, nie, samochód sobie lata, nie, no spoko. Czy mogę się przejechać? Nie, pewnie, że nie. Bo czemu? Co to jest, grill? Jakiś rodzaj grilla? Siema, przyniosłem ci darmowy TV. Thank you, zobacz, A, już masz. Ale nie oddasz, nawet jak cię zabiję. Kick in the fucking face. O. Gdzie by tu pójść? Wydaje mi się, że pójdę tutaj. Ej, boję się ciebie. Jest. Czy ty strzelasz do darmowej telewizji? What the fuck? What the fuck? Czemu ty spierdzieliłeś? Ej, on spierdzielił, widziałeś? Nie patrzy tak na mnie, dostajesz darmowe TV. O, już go nie ma. No tutaj nic się pewnie nie wydarzy. No dobra, to... no jedyny słuszny wybór to pójść tutaj. Siema! Tak? Dobra. Ja myślałem, że to przez to, że kopnąłem go. To jest jak w Pokemonach, wychodzenie i wchodzenie do takich pomieszczeń. Lepsza animacja niż u Huberta. O, no bez jaj. Dobra. Dobra. On się... Myślałem, że on się o to zabije i koniec questa. A to byłoby fajne. Co, chcesz darmową telewizję? W ogóle nie ogarnąłem, co tam jest. Nie mogę biegać na sprincie, szkoda. Kurde, ten moc to jest piękność, no. O, siema. What the... Ej, bo ja go zgubiłem. O, dobra, tu jesteś. Ej, wychodzisz za mapę! Bro! Nie no, super pomachałeś przed drzwiami i się rozbiły. O, wczytywanie, super. O! Nie mogę wyjść? Nie mogę. To jest dr Kleiner. LOL! O, siema! Born and Franklin went from saving City 69 to ruining City 69. Oh, by the way, my face has melted. After the explosion, Born and Franklin woke up and is now taking over the entire planet. Okay, I am sorry for talking too much, but you can follow me for now. Staram się być cicho, kiedy te postacie gadają, bo te dialogi są wystarczająco ciche. W porównaniu do innych głosów. Chociaż i tak nie wszystko rozumiem, bo to jest takim głupim głosem. O super, 21 na 9. To... Z jakiejś kreskówki, Boże. To z jakiejś kreskówki. Just in case, if anyone needs me, I am just here T-posing. Okej, okay, czy mam tu wskoczyć? Czy o co chodzi? Boże, to co ja mam zrobić, halo? Mam nadzieję, że to nie jest koniec moda, bo to byłoby głupie. O, tu się otworzyło, siema. Okej, okay, siema. Jej, pobiegajmy razem, otwórz się. On przejdzie przez to, a jednak nie. No dobra. Ej, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to się nie rozwali, ta kratka, i on nie spadnie. Dobra.
Już się szczerze bałem, że to się rozwali i po prostu zginiemy. O! Wow! No i fajna tekstura na podłodze. Czy my to skręcamy? O! No się ma. To jest portal jakiś fajny. O, Alex! Alex! Okay. Wow! Czy ja chciałem się spytać, czy ja na pewno chcę wchodzić w ten portal. Kurwa, ej, znowu jest tak creepy. O, siema, to na pewno o ciebie chodzi. Doctor, go right ahead. There's a teleport transmitter to the friends. Mam cię z punktu A do B wziąć, dobra. Okej. To... biegniesz? A, tam coś jest. Dobra, tutaj nic nie ma. To chyba tędy? I chyba tędy! O jest, dotarłem z punktu A do B! Siema. O Jezu, nie mogę się ruszać. What the fuck? O, super, zdechłeś. Au! Co mi się stało? Jestem mały! Jestem malutki, jak fajnie. Ej, właśnie, będę mógł się teraz przedostać tutaj. No i super. O. Słyszycie? Ej, one strają! Ej, ciekawe, czy mi zabiorą życie, jak trafią we mnie. Chyba nie. Ale ja mimo wszystko nie dam się ostrzec. Ej, mały przyjacielu, siema. O, to ty sam? A, spoko. Tak łazisz. Starasz się, tak? Kurwa, bacie, jak się przestraszyłem! O, przecież kurda! Ej, bez jak się przestraszyłem, jak on się zrobił duży! Kurwa, myślałem, że coś innego mnie przestraszy w tej grze, ale nie takie coś! O, wpytę, ale łażenia będzie. Jak się dałem? O! A mimo tego srają na mnie. Au! Au! Szybko, 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 bo srają i mnie biją. Siema, weź mnie przestrasz. Ej, to ty z Half-Life 1 jesteś. Biegnij! Znaczy, zdziwiony byłem, że tyle dałeś przebiec rady, ale okej. Okay. Parkour? Spoko? Siema? Time. Ej, dzień. Wow! Wow, 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 wow! Co za knuj? Bierzemy ammo. Pu, 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 pu. A już więcej nie mogę? Ej, to głupie. Co to, jakiś portal jest? Piu! No i super, po robocie. Ej, nie chcę tego. Wolę tamto. Sniper rifle. No, bierzemy więcej amunicji. Coś masz ciekawego? Nie. No dobra, czyli taki zwykły parkour jest? Hops! 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 Piu! jakie to jest głupie. Ale już nie pierwszy raz to mówiłem. O! Jej, otworzył się pewnie portal. O, super, wchodzimy do portalu. Nie, no, okej! Okay. Dla mnie to jest najlepsza opcja. Hops! Hops! A ciekawi mnie, co tam będzie za tym portalem. Piu! No to co, wchodzimy. Weźmy jeszcze więcej ammo, o ile mogę. Piu, jej! O. Nether! Jej, super, jesteśmy w netherze. Ale fajne efekty świetlne. Ale nic absolutnie nie widzę. Znaczy, w sensie latarki nie mogę użyć. Nagle już nie mam tej super zbroi swojej. Stay close to me, brother. Tread lightly, for this is hallowed ground. Okej, na razie się przedostałem. O, siema. O.
Super. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Hmm? Ej, uwolnij mnie, bro! What the fuck? Czy ja to rozwalę chociaż? Chyba nie. Kibla nie podniosę, tego nie. Wo! Ja deadłem! Wow, au, moje uszy, to boli! Co się stało z... Au, co to się... Beta testers forgot about coś tam. O Jezu, musicie cofnąć sobie trochę film. Jeżeli chcecie przeczytać... Jezu, zaczęła się głośna muza, super. Au, moje uszy, to mnie boli. Przepraszam, czy mam ci przynieść to coś? Czy nie? Mam ci jakoś tu pomóc, halo? No tak nie za bardzo rozumiem. Czy coś jeszcze mogę podnieść albo wziąć? Tego nie raczej. Tutaj nic się nie znajduje. Wiadro? Chciałbyś wiadro? Radio się chyba popsuło. To wybuchło. To ja absolutnie nie wiem. Czy tutaj czegoś nie powinienem zrobić? Bo tam coś tak za podejrzanie wygląda. No nie mogę się przedostać. Za nic. Czy może po prostu otworzyć? Co jest? What? Absolutnie teraz nie wiem, co mam tu zrobić. Czy mam to użyć jakoś na nim? Nic tutaj naprawdę nie ma więcej? No tego nie wezmę. Może to wezmę. I mu dam. Albo książkę chociaż. Cokolwiek? Książeczkę? Nie wiem. Kibla już nie wezmę. Nie czaję. Trzymaj i nic wciąż. Ciekawe to jest. Bo nagle... Ej, to jest pod stołem. Znaczy pod tym. Jak ja to wyciągnę teraz? Ops. Ej, no naprawdę nie mogę tego wyciągnąć? Wow, no to super trochę. Ej, bo tak trochę nic nie mogę zrobić, absolutnie. Nie wiem, chcesz tą książkę? Dobra. W sumie wiecie co, ludziska. Save. Nowy zapis. I tu będziemy kończyć dzisiejszą rozgrywkę, tak więc... Widzimy się w kolejnym odcinku, będziemy to kontynuować. Ja muszę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi w tym segmencie gry. Ale w międzyczasie, jeżeli możecie, to dajcie znać, jak podoba wam się kontynuacja tych wszystkich w ogóle głupich modów do Half-Life'a 2 i 1. Czy chcecie tego więcej? No i chyba tyle pytań ode mnie, bo nie wiem, o co jeszcze was pytać w tej serii. Dobra, dzięki za oglądanie, widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, hej, hej!